Panu Bogu Wszechmogącemu, w Trójcy Świętej Jedynemu i na pożytek nasz zbawienny. Czyta nam Kościół Święty Matka Nasza na uroczystość wszystkich świętych, lekcję wyjętą z Księgi Apokalipsy. W one dni, oto ja, Jan, ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego, i zawołał głosem donośnym, mówiąc do aniołów, którym dozwolono szkodzić ziemi i morzu: nie czyńcie szkody ziemi ani morzu, ani też drzewom, dopóki nie popieczętujemy sług Boga naszego na czołach ich. I usłyszałem liczbę opieczętowanych: 144 tysiące pieczętowanych z każdego pokolenia synów izraelskich. Z pokolenia Judy 12 tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Rubena 12 tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Gadam 12 tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Asera 12 tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Neftalego 12 tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Manasesa 12 tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Symeona 12 tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Lewiego 12 tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Issachara 12 tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Zabulona 12 tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Józefa 12 tysięcy pieczętowanych, z pokolenia Benjamina 12 tysięcy pieczętowanych. Potem ujrzałem rzeszę wielką, której nikt nie mógł zliczyć, ze wszystkich narodów i pokoleń, ludów i języków, stojąc przed tronem i przed obliczem baranka, przyodziani w szaty białe i z palmami w ręku, wołali głosem donośnym, mówiąc: zbawienie Bogu naszemu, który zasiadł na tronie, i barankowi. A wszyscy aniołowie stali wokół tronu, starszych i czworga zwierząt, i padli przed tronem na oblicza swe i oddali pokłon Bogu, mówiąc: amen. Błogosławieństwo i chwała, mądrość i dziękczynienie, cześć, moc i potęga Bogu naszemu na wieki wieków. Amen. Ewangelię zapisaną u świętego Ewangelisty Mateusza, którą jako słów Bożych z uszanowaniem powstawszy wysłuchajcie. Onego czasu Jezus, widząc rzeszę, wstąpił na górę i gdy usiadł, przystąpili ku Niemu uczniowie Jego. A otworzywszy usta swoje, nauczał ich, mówiąc: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniącym, albowiem synami Bożymi będą nazwani. Błogosławieni, którzy prześladowanie cierpią dla sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam zło rzeczyć będą i prześladować was będą, i ze względu na mnie wiele złego mówić będą kłamliwie przeciw wam. Radujcie się, a weselcie, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebiesiech. Tyle jest słów Ewangelii zapisanych na dzień dzisiejszy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Uroczystość wszystkich świętych. Drodzy wierni, jest to święto niezwykle radosne, kiedy to Kościół każe nam podnieść nasze oczy i ujrzeć całą tą niezliczoną rzeszę wszystkich tych, którzy już osiągnęli swój cel. Razem z nimi powinniśmy dzisiaj się radować. Powinniśmy razem z nimi świętować ich zwycięstwo, jak również prosić ich o pomoc. Gdy spojrzymy na tą radość, która przepełnia ich serca, to zrozumiemy, że wszystkie te troski, które nas dotykają, wszystkie te problemy, z którymi się borykamy, że wszystko to żadną miarą, że nie można tego porównać do tego, co Bóg zgotował tym, którzy Go miłują. Wszystkie te chwile w naszym życiu, które były przepełnione prawdziwym, autentycznym szczęściem, tym dobrym, pięknym szczęściem, wszystkie te chwile to są tylko takie małe iskry, które Stwórca
pozostawił niejako po sobie w tym świecie. Natomiast tam, gdy staniemy przed Jego obliczem, On objawi się jako źródło tego wszystkiego, co piękne, dobre i prawdziwe. Jako to źródło wszelkiego szczęścia i jako źródło wszelkiego szczęścia oddaje On się tym błogosławionym. Dlatego ich szczęście nie zna żadnych granic. I to szczęście trwające jednocześnie w nieskończoność, niezmącone niczym. Nieskończone, jeśli chodzi o intensywność i nieskończone, jeśli chodzi o czas. To szczęście, o którym Pismo Święte mówi, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce nie jest w stanie pojąć tego, co Bóg zgotował tym, którzy Go miłują. A więc chwalmy dzisiaj Pana naszego Jezusa Chrystusa za to, że powołał nas do takiego wielkiego szczęścia. I radujmy się razem z tymi, którzy już dotarli. Którzy tak jak my przecież borykali się ze wszystkimi trudnościami tego świata, tego życia, a jednak udało im się, pokonać wszystkie te przeciwności i dotrzeć. Tutaj dochodzimy niejako do drugiego punktu, a więc świętujemy to zwycięstwo. To zwycięstwo tak wielu, tej nieprzeliczonej rzeszy, o której słyszeliśmy dzisiaj w Apokalipsie, która faktycznie pokonała ten świat. Pokonała swoją upadłą naturę i pokonała złego ducha. Pokonali oni wszystkich trzech wrogów naszej duszy. Pokonali ten świat z jednej strony ze wszystkimi jego złudnymi radościami, które chcą przykuć nasze serce do tego świata. Ale z drugiej strony pokonali oni również ten świat ze wszystkim tym, czym chce on nas przestraszyć. Powiem, jak najbardziej wśród tych wszystkich świętych są i tacy, których ten świat bardziej kusił wszystkim tym, co jest przyjemne, co może przywiązać człowieka tutaj do ziemi, jak i takich, których ten świat straszył wszelkimi możliwymi torturami, od których domagał się zaparcia się swojej wiary właśnie pod karą, pod groźbą cierpień, tortur, prześladowania i nierzadko samej śmierci. I być może jeszcze nie tak dawno bylibyśmy bardziej skłonni nas samych widzieć jako tych pierwszych, to znaczy tych, których ten świat raczej kusi wszelkimi przyjemnościami tego świata. Teraz, gdy minęło już kilka miesięcy, tych ostatnich kilka miesięcy, być może będziemy raczej skłonni już widzieć siebie jako tych, których ten świat raczej próbuje przerazić, których raczej spróbuje skusić tym do grzechu, do odrzucenia Pana Jezusa groźbami. Jakby nie było. I jedną, i drugą groźbę, i jedno, i drugie zagrożenie pokonali. Ci, którzy już są u celu, są tam wzory i dla tych, którzy muszą walczyć w ten i w inny sposób. I wszyscy oni radują się tym wiecznym szczęściem i patrzą na nas, aby nam pomóc. Oni pokonali również swoją naturę. Pokonali wszystkie te skłonności do grzechu, z którymi i my walczymy, które cały czas popychają nas do błędów, do grzechów. Różnego rodzaju nieuporządkowana, czy to miłość własna, czy przywiązanie do jakichś rzeczy. Wszystkie te rzeczy, które codziennie nas obciążają. I oni z tym wszystkim walczyli. Ale jednak znaleźli sposób, aby wygrać. I ostatecznie pokonali tego, o którym Pismo Święte mówi, że krąży jako lew ryczący, patrząc, kogo by pożreć. Pokonali oni złego ducha, tego nieprzyjaciela dusz, który nieustannie knuje, jakby tu jeszcze zaszkodzić, jakby tu jeszcze wtrącić duszę do piekła, jakby to jeszcze pogrążyć ludzkość w grzechach. Oni zwyciężyli. Zwyciężyli i otrzymali ten potrójny wieniec zwycięstwa, bo pokonali tych trzech nieprzyjaciół swojej duszy. I oni wszyscy nie są wobec nas obojętni. Oni są jak starsze rodzeństwo, jak ci, którzy już przeszli pewną drogę, a jednocześnie patrzą teraz z miłością na nas i chcą nam pomóc. Chcą podać nam tą rękę, abyśmy i my tam trafili. Tylko że abyśmy my mogli z tej pomocy skorzystać, potrzebujemy przede wszystkim
chcieć. Potrzebujemy przede wszystkim pamiętać o nich, nie zajmować się ciągle właśnie tym, co się dzieje na świecie, czy to tymi przyjemnościami, czy to tymi wszystkimi zagrożeniami, ale pamiętać. Pamiętać o nich, że oni są, że oni chcą nam pomóc, że oni się nami opiekują i wzywać ich. Wzywać ich wstawiennictwa, prosić ich o pomoc. Bez wątpienia dzisiaj jest na to dobry dzień. Dzisiejszy dzień jest dla nas również dniem absolutnie wyjątkowym. Wyjątkowym dniem dla członków Bractwa Świętego Piusa X. Otóż przed 50 laty tego właśnie dnia nasz założyciel, arcybiskup Lefebvre, założył Bractwo Świętego Piusa X. Pięknie pasuje ten dzień do osoby naszego założyciela. Otóż gdy arcybiskupowi zadano pytanie, ale czy w obliczu tego, że cała hierarchia Kościoła jest, przyjęła wszystkie te reformy, a arcybiskup przecież jest sam, czy to arcybiskupa nie przeraża? I arcybiskup bardzo spokojnie, jak to zresztą miał w zwyczaju, odpowiedział: nie, ja nie jestem sam. Wszyscy papieże całej historii Kościoła są ze mną. Wszyscy święci Kościoła są ze mną. I jestem pewien, że nie był to po prostu chwyt retoryczny. Jestem pewien, że nie służyło to tylko temu, żeby zrobić wrażenie na swoim rozmówcy, tylko że był on głęboko przekonany, że tak jest. On miał to tak głębokie poczucie jedności z Kościołem powszechnym, z tym Kościołem, który istniał w czasie i przestrzeni, z tym Kościołem, który ma już swoją historię i który wydał wielu świętych, którzy właśnie są w niebie i którzy uświęcili się poprzez naukę i praktykę Kościoła, poprzez to życie Kościoła. I arcybiskup, wiedząc, że on żyje tym samym, czym oni żyli, że on wyznaje tą samą wiarę, którą oni wyznawali, że on przystępuje do tych samych sakramentów, do których oni przystępowali, wiedział, że jeśli ma wybór, czy pójść za obecną modą, za którą poszło wielu hierarchów Kościoła, czy pozostać ze wszystkimi świętymi i tym, co oni nauczali, tym, co ich uświęciło, to wiedział, dla niego było to oczywiste niejako, że trzeba iść właśnie za Kościołem powszechnym, za całością Kościoła, a nie za chwilową modą, która intelektualną czy teologiczną modą, która inspirowana herezją modernizmu zdobyła serca hierarchii Kościoła. Wiedział, jak należy postąpić, bowiem miał to głębokie poczucie, poczucie Kościoła powszechnego, powszechności Kościoła w czasie i przestrzeni. Dlatego tak bardzo pasuje to święto wszystkich świętych, bo oni faktycznie byli z Nim, oni faktycznie uświęcili się tymi samymi środkami, które i On dla nas zachował, które myśmy otrzymali właśnie dzięki Niemu. I również dzisiaj w naszych modlitwach za to dziękujmy, za ten wielki dar, który otrzymaliśmy, za to, że mamy tradycyjne sakramenty, tradycyjną mszę świętą i tradycyjną naukę Kościoła, które uświęciły tych wszystkich świętych, których święto dzisiaj obchodzimy. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.